sobotę? Walka! Dawaj panowie, gotowi mi do startu. Towarzysze zagrzewają swoich przyjaciół w szlankach do wzmożonego wysiłku. Ci, jak widzimy, nie marnują czasu. Czas. Takie walki chyba są najlepsze. Można nasycić oczy zmaganiami. Można nasycić uszy szczękiem broni i dopingiem. Tak jest. Teraz za dnia tego tak dobrze nie widać, natomiast jeżeli walka toczy się po zmroku, widać jak z mieczy potrafią krzesać się iskry przy uderzeniach. To pokazuje, z jaką siłą uczestnicy na siebie nacierają. Obczas! Ale siłę też widać po tym, jak elementy uzbrojenia ochronnego odpadają. Tak, już wielokroć podczas turnieju widzieliśmy, jak sypały się kawałki zbroi. Wróbel, w którym siły niespożyte. Chciałem dedykować tą walkę mojemu synowi, który ma jutro urodziny. 100 lat cyrku. Skakuj na ojca. Wielki wróbel i mały wróbelek. Pokaż go. Pomachaj. Chwała wróblom. Oto dzielny następca ojca. Tu ciekawostka. Przeciwnik pana Tymoteusza Opalińskiego. Pan Tymoteusz to ten wysoki człowiek. Czyli Dżamel z Bytomia ma na sobie czernioną zbroję. Rzecz dość charakterystyczna. Ponoć Zawisza Czarny również czernioną zbroję posiadał. Nie tylko jego włosy były czarne, po których go rozpoznawano po czarnej czuprynie, ale także po czernionej zbroi. Czernioną zbroję nosił też syn króla Anglii, Edwarda III. Op! Obalenie, przeciwnik wypada ze szrank. Wyjątkowo dynamiczne starcie. Ja dokończę, że w czarnej zbroi też występował syn króla Anglii, Edwarda III. Też Edward, Edward Junior, zwany od swej zbroi czarnym księciem. Po tych kołkach troszkę ostrożniej zaczęli. Do kolejnej walki tymczasem już szykują się pan dentystek, czyli ten, który może nam kilka zębów odjąć, jeżeli tylko chcemy, jednym ciosem prawicy, oraz pan Szymczykowski. Słyszą państwo po tych głuchych uderzeniach, to są te najsilniejsze ciosy, które spadają na zbroję. Te, które bezbłędnie trafiają do celu. Te właśnie głośne, głuche stuknięcia. I sędziowie przerywają walkę. Koniec czasu. Zwycięża pan Tymoteusz Opaliński. Skończył właśnie 20 lat i wymiótł przeciwnika poza szrank. Siła młodości. Siła młodości. Tym razem młodość ponad doświadczeniem zwyciężyła. I panu Tymoteuszowi udało się przerwać pasce zwycięstw rycerzy z Będzina. Z Opola i dentystek. Ktoś miał problemy z zębami, to zapraszamy tutaj do nas.
Jeśli mnie wzrok nie myli, każdy z uczestników stawia po 3 walki w tej rundzie turniejowej. O, tutaj sędzia mi pokazuje, że aż 4. 4 pojedynki. Naprawdę spory wysiłek, a to nie koniec. Ci, którzy zwyciężają, przechodzą dalej i będą walczyć o tytuł, bo zwycięzca turnieju może być tylko jeden. Tylko jeden może wynieść stąd srebrny miecz Grunwaldu. Zajęcie przerywają sędziowie walkę. Zajęcie wysokiego nawiódł oczekiwań dam i zwyciężył. Czy i tym razem uda mu się? Walka! Czy też pan Piotr odniesie nad nim zwycięstwo? Panowie rozpoczynają pojedynek, a do kolejnej walki już szykują się pan Mikołaj Bandura i pan Iwan Dżakić. Gra w ciosów nie jest jedyną taktyką. Czasem może warto poczekać. Tak teraz przeciwnicy czekają na jakiś ruch oponenta. Dopiero w kontrataku próbują zdobyć punkt. No tak naprawdę nieważne, ile ciosów spadnie na przeciwnika. Ważne, żeby spadł o jeden więcej. Ten, który decyduje o zwycięstwie. Choćby było to 1-0. Nie musi być 22-23. Mogłoby być. Nasze pole turniejowe widziało już mnóstwo walk. Niektóre z nich kończyły się naprawdę wysokimi wynikami. Tam sędziowie często mieli problem, żeby nadążyć z liczeniem trafy. Czas stop. Tym razem bardzo zachowawczo. Ostrożnie. Chorwacji. Jego przeciwnikiem pan Mikołaj Bandura, herbu Kozdawa. Barwy obu rycerzy to biel i czerwień. Walka! Niech szata pana Mikołaja was nie zmyli, pomimo tego, że jest czarno-czerwona, to tak naprawdę liczą się jego barwy herbowe, czyli te, które nosi na piersi. A tam mamy biel i czerwień. Stop! Zasłona odpadła od hełmu. I wychodzi. Walka! Walka! Znowu jakiś element. Fragment osłony palca na rękawicy. Pan Mikołaj poddaje pojedynek. Iwan zwycięża. Oraz rycerz Kokos, skrywający swe prawdziwe miano pod pseudonimem.
do kolejnej walki mogą się już szykować pan Franio Nowosel i pan Michał Patan. Pojedynek się rozpoczął. Ja natomiast otrzymałem informację od szacownego pana Mikołaja Herbugozdawa, że jest zmuszony wycofać się z turnieju ze względu na zniszczoną zbroję. Tym sposobem ostatni przeciwnik pana Mikołaja, pan Aleksander Kamiński, automatycznie swoją walkę wygrywa i przechodzi dalej. Ponownie problem techniczny, ale niestety, proszę państwa, mogą zdarzać się coraz częściej w miarę jak z turniejem postępujemy, bo te zbroje z każdym kolejnym pojedynkiem otrzymują coraz więcej ciosów i coraz większe jest ryzyko, że coś może zostać uszkodzone albo nadwyrężone. A jednak złamany palec, proszę państwa. Najczęstsza kontuzja, która się przytrafia na turniejach. Warsztaty chorału gregoriańskiego już za kilka minut będą się tam zaczynać, więc jeżeli ktoś chce śpiewie na chwałę Bożą się spróbować, nauczyć się śpiewać tak jak mnisi w zakonie, to w obozie konnym w pobliżu Chorągwi Krakowskiej można wziąć udział w warsztatach chorału gregoriańskiego. Tymczasem obaj panowie już gotowi do walki. Pan Franio Nowosel z Chorwacji przeciwko panu Michałowi Patanowi. Wyjątkowa szybka, dynamiczna wymiana ciosów. Pan Michał twardo naciera. Pan Franio stawia zacięty opór i odgryza się równie skutecznie. O, piękny cios z obrotu, który sięgnął celu. Pan Franio wziął z zaskoczenia swojego przeciwnika. Mamy przechwyt za ostrze. Nie może to trwać za długo, bo sędziowie nie pozwalają na takie zagranie. I stop! Stop! Koniec pojedynku. A pan Franio Nowosel. Chorwacja górą tym razem. Sponsor tutajszej imprezy, czyli Browar Special, przygotował dodatkowe, panowie tam słuchają, dodatkowe nagrody dla zwycięzców turnieju. Także warto walczyć, żeby móc potem czym gardło schłodzić. Chłopak jest spalony na starcie. W polu turniejowym stoją już pan Sebastian, odziany na czarno. Walka!
i pan Aleksander w bieli. Panowie bardzo ostrożnie na początku. Żaden nie chce się odsłonić przed przeciwnikiem, a samemu sięgnąć celu. Biorąc pod uwagę, że wszyscy są doświadczeni w walce, nie jest to proste zadanie. Zwarcie. Podjęcie do kart. Pięści idą w ruch. Jak widać, cel uświęca środki. I koniec. I koniec. Zwycięża pan Sebastian z Będzina. Na smoka! Na smoka!